12 zadzwonił telefon. Słucham, powiedziałem, odbierając słuchawkę. Z poetą Rosłankiem, poproszę. Nie ma takiego. Co to było? Jakiś jaskiniowiec, wyjaśniłem. Że o tej porze nie dzwoni się. Przez delikatność. Mogłem spać. Liczenie na delikatność ludzką jest absurdem. Ludzie to bydlaki. Przeważnie tak, przyznał pan Gucia. Zadzwonił telefon. Tak. Poproszę poetę Rosłanka. Powiedział głos. Zdaje się, że już rozmawialiśmy w tej sprawie. Pomyłka! Jakiś zbzikowany facet. Coś na to wygląda. Nachalny typ. Chwilę rozmawialiśmy o bezceremonialności i upadku norm towarzyskich. Człowiek powinien być człowiekowi bratem. Otóż to. Powiedział Bezpalczyk, ponieważ znowu zadzwonił telefon. Tak. Czy może pan poprosić poetę Rosłanka? Poprosił głos. Pan ma mocne zdrowie, powiedziałem z rezygnacją. Na dłuższą metę trudno z panem wytrzymać. Bardzo przepraszam, mam taki numer podany. Powinien pan mieć odrobinę taktu i delikatności! Odłożyłem słuchawkę. Patrzyliśmy przez chwilę przed siebie bez słowa. Telefoniczny cham przypierał nas do muru. Zaraz zadzwonił znowu. Tak? Proszę z poetą Rosłankiem. To znowu pan? Spytałem. Ja. Odparł. Dobrze, powiedziałem. Niech pana szlak trafi. Podałem poecie Rosłankowi słuchawkę. To do ciebie. Rosłanek poeta. Słucham. Poeta Rosłanek to miły typek. Ale znajomych ma strasznych.